Jako, że mamy już jesień, okres kwitnienia dobiega końca, zrobię dziś jeden z ostatnich spacerków po ogrodzie. Pokażę Wam moje roślinki. Jest tego sporo, film podzielę na dwie części. Kanna Rosemont Cole. Betany. Tutaj kanna bez nazwy, jest to siewka. Obok bichunka peruwiańska. Ale katastrofalnie się pokłada. Ostatni raz ją posiałem. Prawdopodobnie nie zdąży dojrzeć. Wytworzyła już torebki owocowe. Natomiast są jeszcze niedojrzałe i mało czasu zostało. Prawdopodobnie już w tym roku nie dojrzeje. Natomiast na rabacie wygląda nieładnie. Strasznie się kładzie, jak dostanie troszkę deszczu. W każdym bądź razie ostatni raz. Kany indika. Siewki. Kanna Golden Orb. Lilia żabia. Zaczęła kwitnąć. Ona kwitnie późno, zazwyczaj na początku września. Bardzo ładne kwiatki. Malutkie niestety. Natomiast bardzo urodziwe. Wracamy do kan. Kanna Glauca Ra. Ma 1,80 m wzrostu. Pięknie urosła w tym roku. Obok kanna Black Knight, również 1,80 m wzrostu, ponad 1,80 m. Kanna Princess D, ta jest niższa, ma około 1,20 m. Obok kanna Prezydent. Prezydent w tym roku urósł mi nad wyraz. Mam go już wiele lat. Zazwyczaj był niższy. W tym roku ma gdzieś 1,70 m wysokości. Urósł jak na drożdżach. Obok niego kanna Lemon Gem. Ona ma 2 metry w tej chwili. Też rewelacyjnie w tym roku urosła. Tamarillo około metra, tegoroczne siewki. Piękne, duże liście. Kanna Kleopatra. Kleopatra urosła w granicach 1,40 m. Kanna Durban. 1,30 m wysokości osiągnęła. Kordylinki tegoroczne, znaczy tegoroczny zakup, ale bardzo ładnie rosły cały sezon. Już są przygotowane do schowania, choć schował będę pewnie później, jak przyjdą pierwsze przymrozki. Arundodonax. Troszkę oklep, teraz był przesadzony, ale z całą bryłą korzeniową, także za chwilkę powinien wrócić do normy. Dziwidło Rivieri. Największa bulwa, około kilogramowa, może trochę ponad. Obok fałczychy i dźwidełka. Kanna Tropicana Yellow. Ona daje bardzo dużo nasion. Ta żółta, kropeczki pomarańczowe. Z tyłu kanna Tropical Sunrise. Bardzo ładne barwy. Taka na Tropical Sunrise ma około 1,30 m wysokości.
Polish Lady. Około 1,80 m osiągnęła Kanatai Sunrai. Tutaj mamy Kannę Wyoming. Heniu z kanału Czarny Henek, jeśli oglądasz, tak wygląda Kanna Wyoming. Ona ma w tej chwili jakieś 2 metry wzrostu, może ciutkę ponad 2 metry. Tak powinna wyglądać. Tak wyglądają liście. Kanna Wyoming, nawet mimo niesprzyjających warunków, zawsze ma około 1,5 metra. Nie bywa mniejsza. Obok rośnie kanna. Kanna Musifolia Grande. Ona w tej chwili ma jakieś 2,20 wzrostu. No nie jest to jeszcze jej szczyt możliwości. No ale z uwagi na chłodny sezon, chyba już w tym roku zbyt wiele nie urośnie. Kanna Grandbella. Około 1,60 m wysokości osiągnęła. Ta malutka to kanna White Tiger. Ona ma jakieś 60-70 cm. W tym roku najsłabiej, z moich kan najsłabiej się spisała. Zarówno pod kątem rozrostu całej kępy, jak i kwitnienia. I oczywiście wysokości. No mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie lepiej. Kolejny tamarillo. Wszystkie tamarillo to tegoroczne siewki. W różnym okresie wysadzały mnie do gruntu, w związku z czym różne przyrosty osiągnęły. Kanna Rosemont Cole. Około 1,20 m wysokości osiągnęła. 1,20-1,30 m. Jeszcze raz kanna Betany. Metrowa kanna, ale jakże śliczna, kanna o nazwie Amber. Jest to siewka Tomka, którego, jeśli to ogląda, też serdecznie pozdrawiam. Przepiękny okaz. Udała Ci się siewka Tomko. Dla mnie najpiękniejsza z kan, jeśli chodzi o wybarwienie. Kanna Hanach. Około 1,40 m. Kanna Pretoria. Ona powinna być troszkę większa. U mnie osiągnęła jakieś 1,70 m. Ale miejmy nadzieję, że w przyszłym roku się poprawi. Kanna General Eisenhower. Jadła akurat z drugiej strony. Przepiękna. Też powinna być dużo wyższa, powinna mieć jakieś 2 metry. U mnie osiągnęła jakieś 1,60 m w tym roku. Kolejna Polish Lady. I ostatnia z kan. Kanna Asaut. Ona ma 1,70 m wzrostu. Eukomisy jeszcze cykle. Tworzą nasionka. Niebawem czas będzie je wykopać. Obok już podwiędła Arizema turtosum, wytryszek żółwikowy, którego właściwie muszę już wykopać z więdła łodyga. A to jest sygnał, żeby wykopać bulwę. No to będzie koniec części pierwszej. Zapraszam na część drugą za chwilkę.